W ramach spotkań EcoReporter, które zorganizowała Fundacja ERIS, będziemy sadzić dom. Wokół naszego gimnazjum jest dosyć sporo terenów zielonych i Fundacja zaproponowała, aby to drzewko, które otrzymali od jednej ze sponsorów, zasadzić właśnie tutaj u nas. Co nie mniejszym właśnie czynimy. Jak widać, akurat uczniów jest dosyć sporo, chociaż nie tak dużo jak zazwyczaj, ale w naszej szkole rzeczywiście jest sporo takich akcji, które promują ekologiczny tryb życia. Był Dzień Ziemi, są podejmowane rozmaite akcje polegające właśnie na promowaniu ochrony środowiska. Mamy na swoim koncie również nakręcenie specjalnego filmu, który poświęcony był Puszczy Niepołomickiej, wyświetlany między innymi tutaj w Zamku Królewskim w Niepołomicach. Można go zobaczyć na stronie szkoły. I cały czas coś się dzieje związanego właśnie z takimi tematami. Dzisiejsza akcja jest poświęcona, znaczy jest jakby jedną z tych, które promują takie działanie w naszym lokalnym środowisku. Dzisiaj oprócz tego, że robią reportaż, to sadzą również drzewo. Drzewo przywieźliśmy w prezencie od pani Wandy Silesin, która na upamiętnienie sympozjum, który teraz bierze udział, chciała posadzić właśnie dęba i żeby on właśnie tutaj sobie rósł. Chłopaki kopią ostro. Chłopaki kopią. Zaraz będziemy tutaj sadzić, a może to może sprawdzić. Zdejmujemy folię i tą słomkę. Tak, tu na gorąco idzie reportaż, po prostu komentarz. To trzeba delikatnie, żeby nie urwać korzeni. To jest dosyć duże drzewko. I teraz tak, sadzamy tak, żeby wystarczy spokojnie. Tak, żeby nie przysypać. A bo trzeba wyciągnąć miadę. Troszeczkę podtrzymaj do góry. Tak i o. I zasypujemy teraz. Chłopcy sobie świetnie radzą, myślę, że udało się posadzić. Nawet nie trzeba im właśnie mówić, co mają robić, bo wiedzą, po pierwsze zielony do góry, po drugie wiedzą nawet, że trzeba ubić ziemię, żeby nie przykryć gałęzi. I on sobie teraz ten dąb będzie tutaj rósł. Tak. Ozdabiał. W przyszłości dawał cień. Z następnych pokoleń uczniów. Mamy projekt, fundacja, projekt EcoReporter, który zakłada między innymi warsztaty z kamerą. Pierwszy był właśnie napisanie artykułu o tematyce ekologicznej, a drugie warsztaty i teraz właśnie jesteśmy na drugim spotkaniu właśnie z tego projektu. Czyli to już są drugie warsztaty w ramach EcoReportera. W tej szkole, dlatego że prowadzimy warsztaty w 10 szkołach w województwie małopolskim i dzisiaj jesteśmy drugi raz w Woli Batorskiej, to jest drugie ostatnie spotkanie, nasz drugi ostatni przyjazd do szkoły i pierwszym razem próbowaliśmy zaktywizować, zapoznać młodych ludzi z projektem. Zresztą to są osoby tutaj akurat, które uczestniczą w kuku dziennikarskim, także tak naprawdę wiele tłumaczyć nie trzeba. Wiedzą jak pisać artykuły, wiedzą po co się to robi i tak naprawdę wiedzą też już jak. Tylko zachęcamy również, żeby pisali też o tematyce społecznej, ekologicznej, a przede wszystkim takie, która interesuje ich, nas, odbiorców i również młodszych odbiorców od nich, ponieważ materiały, które tutaj powstaną, zarówno reportaże wideo, jak i pisemne, będą wydane i będą rozpowszechniane w internecie, a także w naszych programach. Jest bardzo szybka reakcja, ponieważ poprosiłam, że dobrze przysypać świeżo zasadzone drzewo korą i tutaj chłopcy od razu znaleźli kawałek kory, który został wyrwany i właśnie próbują je wykorzystać do tego celu, czyli nie przygotowaną, kupioną korę, tylko właśnie sami chcą to zrobić. Ale co im się to z tą korą jest? Dlaczego no bo korą się dobrze posypuje, wtedy nie zarasta chwastami i drzewko sobie dobrze się trzyma, a poza tym też wilgoć trzyma ziemię, jak jest przykryte korą. No i przede wszystkim nie zarasta. Ja uczestniczę w tym projekcie w sumie od połowy tego projektu, ale jestem bardzo zadowolona ze współpracy z dziewczynami i jak również z młodymi ludźmi, ponieważ to jest bardzo rozwijające również dla mnie. Bardzo często czerpię od nich inspiracje i wydaje mi się, że do tej pory współpraca z młodymi ludźmi nam się bardzo dobrze układa. Uważam, że dla nich to też jest jakąś taką inspiracją do tego, że mają wpływ na społeczeństwo i na problemy ekologiczne, które towarzyszą w ich miejscowościach, jak i w środowisku. Często podejmowaliśmy tematy bardzo aktualne, jak zaśmiecanie działek, czy chociażby problem bezdomności. No, staramy się, żeby to była tematyka ekologiczna, obejmująca kwestie środowiskowe. Jednak młodzi ludzie często sami podsuwają nam pomysły. Nie trzeba im dużo mówić, co należałoby uwzględnić w danym reportażu, ponieważ ideą jest to, żeby nakręcić reportaż. Czyli prawda? Oni wychodzą z inicjatywą po prostu. Tak, jak najbardziej. My często staramy się pomóc im, w sensie nakierunkowania, jakie pytania powinny być, co wy
wypada, co nie wypada, ale naprawdę bardzo sobie dają sami radę. Problem wysypiska, w sensie, że ludziom się nie opłaca płacić abonamentu za wywóz śmieci, więc wyrzucamy je do pobliskiego lasu. Również pojawił się problem wypalania traw i ciekawym tytułem tego reportażu był palący problem Zabierzowa, więc naprawdę... Tytuł chwytliwy, świetny. Dokładnie, dokładnie, więc i pojawił się również temat grzech ekologiczny, więc nawiązujący do medialnej nagonki, prawda, bo były ostatnio takie reklamy powiązaniem z kościołem, więc wydaje mi się, że to będą takie chwytliwe tematy i jak najbardziej aktualne. Czyli zainteresowanie jest duże, jednym słowem, młodych ludzi. Tak, tak. Wydaje mi się, że właśnie chcemy ukazać to, że oni mają wpływ na to, co się tutaj dzieje i jak to uwrażliwiać inne osoby na współczesne problemy. I udało nam się ustalić problem również zaśmiecania, ponieważ tutaj w pobliskiej gminie występuje puszcza, więc postanowiliśmy poruszyć ten problem i właśnie teraz młodzi ludzie ustawiają się do przeprowadzenia reportażu z ich dyrektorem szkoły. Czyli oni będą występować w roli dziennikarzy? Tak, jak również mają kamerę profesjonalną. Tak, będą robić zdjęcia, staramy się ich jak najbardziej zaangażować w tę całą techniczną otoczkę. W naszym gimnazjum wiele rzeczy się dzieje, tak jak tutaj pani zauważyła. Sporo spraw realizowanych jest właśnie metodą projektu. Sukces i przygoda, i to jest jednocześnie hasło przewodnie naszego gimnazjum. Tam mamy dofinansowanie w wysokości ponad 500 000 zł na różnego rodzaju projekty. Tak, są tam zajęcia adresowane do uczniów tak zdolnych, jak i tych, którzy mają jakieś trudności w nauce. Wszystko, cały projekt został tak napisany, aby każdy uczeń w naszym gimnazjum był w jakiś sposób zaangażowany. Uczniowie jeżdżą na wszystkie wyjazdy, wyprawy. A stricte te warsztaty, które dzisiaj się odbywają, to jaka jest ich specyfika? To są ekologiczne tylko, czy jest też jakaś inna tematyka? To, co dzisiaj tutaj się dzieje. Postaram się wymienić. W ramach projektu Sukces i Przygoda realizujemy trzy rodzaje warsztatów. Jedne to dziennikarskie i one dzisiaj też się odbywają. Tam jest kilkunastu uczniów realizujących ten projekt. Odbywają się warsztaty fotograficzno-filmowe. Następnie mamy teatralne warsztaty i to są jakby te trzy grupa zajęć, która jest adresowana do uczniów, którzy mają zainteresowania takie paraartystyczne. Te, które ekologiczne, które dzisiaj się odbywają, są w ramach właśnie projektów szkolnych i nauczyciele, którzy są odpowiedzialni za realizację projektów, które uczniowie wymyślą tak naprawdę, stanowią pomoc dla nich jako opiekunowie, prowadzący. Uczniowie tam uczą się współpracować w grupie i pogłębiają swoje zainteresowania już w różnych takich właśnie dziedzinach niekoniecznie związanych z codziennością szkolną. Szeroka gama propozycji ze strony szkoły powoduje to, że oni odnajdują się i gdy uwierzą w swoje możliwości, odnajdą ten swój konik, to wtedy lepiej funkcjonują na zwykłych, tradycyjnych zajęciach zawsze oczekujemy, realizując jakieś projekty, więzi bezpośrednich, czy to z terenem, które nas otacza. Bo Lawatorska jest dość specyficznym miejscowością. Mamy tutaj szlak bocianych gniazd i też czyniliśmy szereg starań, aby powstała ścieżka rowerowa i chodnik. Czy to się udało? Po części, w dużej mierze, ale myślę, że mielibyśmy większe powody do satysfakcji, gdyby projekt był zrealizowany w pełni. A oczywiście wiąże się za tym duży budżet. Natomiast uczniowie, ważne, aby uczyli się żyć w zgodzie z naturą, bo życie w wielkich miastach powoduje to, że nie tylko dzieci, ale już i młodzież nie do końca wiedzą, gdzie co jak powstaje. Przysłowiowa Biedronka jest miejsce, tak powiem, pochodzenia każdego produktu. W naszym przypadku świadomość tych uczniów jest chyba większa, a to też za sprawą głównie, myślę, właśnie takiego oddziaływania, bliskiego kontaktu z przyrodą poprzez wyprawy, poprzez projekty ekologiczne, edukacyjne, różne. Jesteśmy gimnazjum na Woli Łazarskiej imieniu Alei Rajder. Właśnie odbywają się warsztaty dziennikarskie, które mają na celu uświadomienie ważności ekologii w życiu człowieka.
Naszym zadaniem jest zrobienie wywiadu i nakręcenie reportażu o temacie ekologicznym. No, uczestniczymy w tym, no bo chciałbyśmy się dowiedzieć, jak możemy pomóc, no bo ekologia jest teraz powszechnie znanym pojęciem. Jest mnóstwo miejsc, które są zanieczyszczone. Chciałybyśmy dowiedzieć się, jak możemy skłonić również innych, żeby nam pomogli, żebyśmy jakoś posprzątali, żeby jadąc do lasu nie widzieć non-stop śmieci, tylko żeby widzieć las, zwierzęta można było spotkać. Ja interesuję się też ostatnio ekologią, tym, co się dzieje niestety złym ze środowiskiem. Powstają nowe dzikie wysypiska śmieci. Ogólnie ludzie często nie dbają o środowisko, a jeżeli dowiedzieliby się, czym to zagraża, na pewno ich stanowisko by się zmieniło w tej sprawie. I myślę, że promowanie tego może się do tego przyczynić. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi się o tym dowiedziało i żebyśmy dołączyły się do nas, żebyśmy mogli pomóc. No i żeby idąc do lasu, czy gdziekolwiek, patrząc, można było podziwiać zieleń, a nie śmieci. Z Woli Batorskiej dzisiejszego dnia udało nam się przeprowadzić wywiad z 6 osobami, w tym były właśnie dyrekcja, również nauczyciele i gimnazjaliści wypowiadali się na temat tutaj puszczy, zanieczyszczenia tej puszczy, wpływ lasu na środowisko, jak i produkcja tlenu, prawda? Również zasadziliśmy drzewo, które będzie na pewno przyczyniało się do produkcji tlenu. Czy jesteście jako organizatorzy zadowoleni z tego, co się tutaj... Zawsze jestem zadowolona. Cokolwiek się wydarzy na zajęciach, jestem zadowolona. Jakby się nic nie wydarzyło, to wtedy mogłabym powiedzieć ewentualnie, że coś jest nie tak. Za każdym razem jest inaczej. Za każdym razem jest interakcja między nami a uczniami, nauczycielami. Można zaobserwować dużo bardzo ciekawych rzeczy, które się rozgrywają w szkole, nawet między słowami. Tutaj widać akurat w tej szkole, że relacja uczniów z nauczycielami jest bardzo fajna, że potrafią podejść do nich, poprosić ich o wywiad, zapytać, pośmiać się nawet razem. No i z przyjemnością, że to już są drugie zajęcia w tej szkole, z przyjemnością tutaj przyjechałam. Chociaż no szkoda, że nie wyszliśmy rzeczywiście może gdzieś w teren i z jednej strony jest to trochę może monotematyczne, bo cały czas tło reportażu będzie w szkole, ale myślę, że też będzie to ciekawe.